Na tegoroczne wakacje miasto przygotowało specjalną ofertę dla dzieci obarczonych niepełnosprawnością. Są to dzieci, które potrzebują troszeczkę innych warunków do odpoczywania, innej opieki, bardziej też specjalistycznej. Już podczas ferii zimowych zrealizowano ofertę dedykowaną dzieciom niepełnosprawnym i jak zauważyła Ewa Sidorek, pomysł się sprawdził. Dlatego zapadła decyzja, aby na okres letniej kanikuły również zagospodarować czas milusińskim, których dotknęła choroba. W dwóch takich ośrodkach wiodących w naszym mieście, które na co dzień zajmują się pracą, opieką, również specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, przede wszystkim opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi. Tu poprosiliśmy o dodatkowe zatrudnienie w czasie wakacji właśnie specjalistów i zaoferowanie czegoś, co mogłoby chociaż być taką namiastką tego bogatego programu, w którym nie wszystkie dzieci będą mogły wziąć udział z racji swoich różnych dysfunkcji. Wśród propozycji Nordic Walking, kajaki, fitness z elementami gimnastyki korekcyjnej, rytmika, sensoplastyka, zajęcia taneczne i wiele innych. Godziny, terminy, jak grupy dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, czyli małoliczne, bo od 2 do 8 osób, zobaczcie Państwo, czyli na pewno wymagające wzmożonej też opieki, takiego indywidualnego zajęcia się i w związku z tym taka oferta jest i to jest oferta specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Ta propozycja adresowana jest nie tylko do stałych podopiecznych ośrodka, ale do wszystkich dzieci z naszego miasta, które wymagają opieki specjalistycznej. Drugim miejscem dostępnym w wakacje dla niepełnosprawnych dzieci jest szkoła podstawowa nr 11, dysponująca kadrą z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. W ofercie wakacyjnej znajdujemy zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, zajęcia logopedyczne rozwijające kompetencje komunikacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia artystyczne, szachy i zajęcia artystyczne, szachy i arteterapia. Także oferta bardzo bogata, tu również zachęcam do telefonicznego rejestrowania się. Z odrębną propozycją wyszła również poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Z uwagi na to, że coraz więcej dzieci wymaga konsultacji specjalistycznych, poradnia oferuje wakacje z logopedą. Poza poradnią dyżury logopedyczne będą w przedszkolach numer 1, 2, 4, 6 i 8. W wakacje będzie też można zasięgnąć konsultacji z doradcą zawodowym. To propozycja adresowana do starszych dzieci i młodzieży, ale również do ich rodziców, którzy będą mogli dowiedzieć się, jak wspierać swe pociechy w rozwoju i wyborze ścieżki zawodowej. I na koniec istotna informacja. W okresie wakacji specjaliści z poradni pedagogicznej dostępni będą z racji gruntownego remontu siedziby w budynku szkoły podstawowej nr 5.